orędzie dla Polski, Zofia Nosko. Mówi mi głos, Polska zostanie ocalona. Czekaj, bądź spokojna i cierp. Wszystko to się spełni. Popatrz jeszcze tylko, niedługo. Zły duch nieczysty będzie walczył z Polską, bowiem później walczył będzie tylko z Panem Bogiem, bo Polska będzie cała w spokoju i nikt jej tknąć nie może, bowiem to stolica Boga w Trójcy Jedynego. Tu Chrystus Pan buduje sobie gmach miłości i miłosierdzia. A to wiedzcie wszyscy, że ciemność, zło, marność może być pokonana tylko świętą Bożą miłością, jasnością Chrystusową, prawdą Bożą. I wiedz też to i przekaż, że w tym kraju jest mój lud Boży. On jest poświęcony Bogu w Trójcy Jedynemu. Lud ten musi być doskonały, o tyle doskonały, o ile będzie wszelkie zło i nienawiść zwalczał miłością Bożą, światłem i prawdą, albowiem ten kraj jest i stanie się przyczółkiem ziemi Bożej, obejmie cały ląd, ląd, który jest otoczony zburzonymi falami złego ducha. Amen.